Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem chciałam z matematyki finansowej omówić Wam bony skarbowe, a dokładnie ich wycenę. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, pewien bank zamierza z inwestycji w 13-tygodniowe bony skarbowe osiągnąć rentowność na poziomie w skali roku 5%, to pytanie brzmi, jaką cenę powinien bank zapłacić za bony, aby uzyskać tą zakładaną rentowność? No, ja bym powiedziała Wam, że trzeba po kolei do tego zadania podchodzić. Wypisać na pewno to, że czas trwania to 13 tygodni, czyli od momentu, kiedy kupuję ten bon skarbowy, odzyskam moje pieniądze za 13 tygodni. Dodatkowo stopa dyskontowa rentowności, jaką chcemy osiągnąć, to w skali roku 5%. Więc pytanie, jaka cena bonu skarbowego powinna być podana? Musimy skorzystać ze wzoru na cenę rynkową bonu, gdzie N to jest ta wartość nominalna. Tu akurat w treści zadania nie była podana, ale na potrzeby obliczeń można przyjąć, że to jest na przykład 100 zł czy 1000 zł. D to jest właśnie nasza stopa rentowności dyskontowa. T to jest czas podany nie w tygodniach, a w dniach. Dlatego następujące będziemy mieć obliczenia. 13 tygodni to 91 dni, podstawiamy stopę rentowności 5% i przyjęłam tutaj tą wartość nominalną bonu w zaokrągleniu 100. Wynik wychodzi 98,74 i my potrzebowaliśmy się dowiedzieć, jaka była cena rynkowa. Przeliczyliśmy, że tygodnie ustalamy na dni, że było ich 91. Wiem, że ceny nominalnej nie ma, ale będziemy już znać przelicznik, że jeżeli bon miał kosztować 100 zł, to 98,74% tej ceny nominalnej to będzie ta cena rynkowa. Dyskontowa wiadomo, czyli możemy powiedzieć tak, jeśli bon jest określony na 100 zł, to trzeba za niego obecnie zapłacić 98,74 zł. Czyli jeżeli ten poziom ceny nominalnej byłby wielokrotnością, przemnożeniem, to wystarczy tutaj ustalić procent, że to jest 98,74% ceny nominalnej. Dobra. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie pisać do mnie w tej sprawie na maila wraz z załącznikami, pisząc na zadania@projekty.małpa.wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję w tej sprawie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do korzystania z wszystkich przygotowanych przeze mnie materiałów na YouTubie. Wszystko jest posegregowane w playlisty zgodnie z nazwami przedmiotów. Wszystko jest dla Was i zapraszam do dalszej nauki.